To Anglia zagra z Włochami w finale Mistrzostw Europy 2020, ale nie mogę się pozbyć tego wrażenia, że jednak pewien smrodek po spotkaniu z Danią zostaje, a z drugiej strony mam też nieodparte wrażenie, że to jednak Duńczycy zaskarbili sobie serca kibiców w całej Europie. To jest kanał z pierwszej piłki. Były sędzia piłkarski Jonas Eriksson przed meczem Anglia-Dania opublikował oświadczenie na Instagramie, gdzie wysunął szereg zarzutów wobec UEFA. Wobec UEFA w kontekście doboru kadry sędziowskiej też na te najważniejsze mecze Euro. On pisze tak: brudny, polityczny, fałszywy świat UEFA. Według niego kryteria są absolutnie doboru sędziów na najważniejsze mecze niejasne. Nie wygrywają sędziowie najlepsi, popełniający najmniej błędów. Dobór jest dokonywany w oparciu o pewne polityczne kryteria, geograficzne kryteria i oczywiście znajomości. Myślę sobie, że w kontekście wczorajszego meczu wybrzmiewa to oświadczenia Eriksona jeszcze mocniej. Sędziowie na Euro 2020 dostali pewną dyspozycję, aby uważać na tak zwane miękkie karne. Wydaje mi się, że jakkolwiek byśmy sytuację ze Sterlingiem nie analizowali, próbowałem też kilkanaście razy zobaczyć powtórkę, doszukać się tego kontaktu i w końcu się go doszukałem, bo ten kontakt jednak, to nie jest tak, że to było bezdotykowe nurkowanie Sterlinga, tam kontakt, jakaś lekka obcierka na pewno była, ale nie mogę pozbyć się wrażenia, że jeżeli ktoś chce zdefiniować właśnie miękki karny, to ta sytuacja z Sterlingiem doskonale się w to wpisuje. Kasper Hjulmand, selekcjoner reprezentacji Danii, powiedział bardzo wyraźnie: wszystko zostało wyreżyserowane pod Anglię. Trudno się z Duńczykiem nie zgodzić, dlatego że Anglicy zagrali tylko jeden mecz poza Wembley. Anglicy półfinały i finały i finał będą grać na Wembley, czyli nie muszą się przemieszczać, nie muszą na przykład lecieć do Baku, rozgrywać jeden mecz po to, żeby przelecieć do Wembley, na Wembley, żeby rozgrywać kolejny mecz, tak jak to mieli Duńczycy. Jest pewien smrodek, który się unosi, jeśli chodzi o tą organizację tego Euro, jeśli chodzi o rozmieszczenie w wielu krajach. No niestety, niektóre reprezentacje zostały mocno poobijane. Patrząc na Duńczyków i na to, jak oni wczoraj się zachowywali, gdzie tak naprawdę starczyło gdzieś energii na 40 minut, a później to już była obrona Częstochowy, ale ta obrona Częstochowy raczej wynikała z kompletnego wyczerpania fizycznego. Może to kwestia podróży, a może po prostu to też kwestia tego, że ta kumulacja adrenaliny, ona kiedyś się musiała po prostu skończyć. Ile można na adrenalinie, to ten bardzo ciężki też psychicznie dla Duńczyków turniej wytrzymywać, fizycznie, psychicznie, wszystko to, co się wokół reprezentacji Danii działo. Ale dlaczego uważam, że Dania zyska na tym turnieju najwięcej? Nie mam wątpliwości, że na tym turnieju w ogromnie trudnych okolicznościach dla Duńczyków narodziła się niesamowicie mocno zintegrowana ekipa. Biorąc też pod uwagę to, co pisały walijskie media przed meczem Dania-Walia i to, jak podkreślały, że Dania to tak naprawdę drużyna numer dwa w umysłach kibiców. Każdy kibicuje jakiejś swojej reprezentacji, ale na drugim miejscu, w tym Euro, się tak to złożyło, że byliśmy chyba wszyscy, włącznie ze mną, za Danią. Patrząc na te wszystkie obrazki, od tych ogromnie tragicznych, gdzie Christian Eriksen był reanimowany na boisku w trakcie meczu z Finlandią, przez konferencję prasową selekcjonera reprezentacji Danii, niesamowicie wzruszającą, gdzie on powiedział, że w tym momencie piłka, a to było jeszcze przed wznowieniem meczu z Finlandią, że piłka nie ma dla niego już w tym momencie kompletnie żadnego znaczenia, on myślami jest z Christianem. Piłkarze reprezentacji Danii też myślą w ten sposób. To, że Dania została niejako, no trochę w białych rękawiczkach, ale jednak przymuszona, żeby ten mecz z Finami dograć, co się oczywiście skończyło porażką, no bo trudno było inaczej po tak traumatycznym przeżyciu. Postawa też Duńczyków w trakcie
tej absolutnie traumatycznej, dramatycznej historii z Christianem, gdzie oni stworzyli taki ludzki parawan, żeby tego swojego kolegę odgrodzić i w końcu po tych absolutnie traumatycznych przeżyciach to jednak Dania udaje się po dwóch porażkach wyjść z grupy, przejść dalej i ogrywać kolejnych rywali aż do półfinału, gdzie abstrahując już od wyniku i od tego, że odpadli, zaprezentowali się, umówmy się, godnie, zaprezentowali się bardzo dobrze, gdyby pewnie nie te jakieś problemy kondycyjne, na pewno by powalczyli o zwycięstwo, może nawet i w karnych. Powiedzcie mi, czy to nie jest historia w ogóle na film? 11 lipca na Wembley o 21 w finale Euro 2020 zagrają niepokonani Włosi z niepokonanymi Anglikami. W tym sensie jest to chyba oczekiwany finał, jest to chyba dosyć sprawiedliwy mimo kontrowersji z przebiegu całego turnieju finał, ale nie ulega wątpliwości, że niezależnie od wyniku, niezależnie kto zostanie tym mistrzem Europy, naprawdę chyba w moim sercu zostaną jednak w tym turnieju Duńczycy, to ich chyba zapamiętam najbardziej, najmocniej, ten czarny koń, ta drużyna, którą mimo absolutnie niezwykłych okoliczności była w stanie dobić się do półfinału Euro 2020. Jakie są wasze odczucia? Też jestem bardzo ciekawy. Piszcie z ogromną ochotą, czytam te komentarze, więc gorąco do nich zachęcam. To był kanał z pierwszej piłki.